Bardzo proszę Pana Ministra Marka Suskiego. Bardzo proszę Pana Pawła Makowskiego. Ministrze. Bardzo proszę Pan Doktor Sebastian Banaszek. Bardzo proszę Pana Prezesa Wojciecha Konkola. Bardzo proszę Pana Prezesa Norberta Gałuszewskiego. Pana Prezesa Jakuba Kokoszkę. Panią Helenę Winiarczyk. Bardzo proszę Pana Przewodniczącego Dominika Tarczyńskiego. Może z tej strony. Bardzo proszę Pana Prezesa Daniela Ozona. Bardzo proszę pana profesora prezesa Henryka Wnorowskiego. I bardzo proszę także y, pana ministra inwestycji rozwoju Jerzego Kwiecińskiego. I na środku naszego głównego sponsora y, pana prezesa Zbigniewa Jagiełę. Szanowni Państwo, w tej chwili na tej sali, w jednym półokręgu, mamy wynalazców, przedsiębiorców, mamy ministrów. Chciałbym tę debatę zacząć od Pana Ministra Marka Suskiego. Jako szef gabinetu politycznego Pana Premiera uczestniczył Pan od samego początku w prezentacji tych naszych polskich wynalazków. Był Pan jako poseł przewodniczącym Komisji Skarbu Państwa, zajmował się Pan gospodarką. Jaką widzi Pan możliwość, aby tego typu pomysły, tego typu przedsięwzięcia mogły być realizowane, mogły być wdrażane w naszym państwie, ale także w spółkach Skarbu Państwa czy w instytucjach zarządzanych przez, przez Skarb Państwa? Bardzo proszę, panie ministrze. Ile mam czasu? Będziemy przerywać, to jest, to jest rozmowa. Hmm. Szanowni Państwo, ponieważ jako pierwszy otwierając ten panel, ja chciałem troszkę odwołać się do filozofii państwa. Mógłbym też mówić o pewnych szczegółowych rozwiązaniach, ale ponieważ jako pierwszy w jakim sensie wprowadzę w tą dyskusję, to chciałem cofnąć się. Bardzo daleko, 100 lat. Mamy dzisiaj stulecie odrodzenia państwa polskiego, odzyskania niepodległości, i 100 lat temu nasi prapradziadowie stali przed taką to alternatywą. Czy państwo polskie ma być państwem rolniczym? Bo po scaleniu z trzech zaborów, tak naprawdę, byliśmy państwem rolniczym. Czy mamy być państwem ubogim i być co najwyżej dostawcą żywności, czy mamy dokonać cywilizacyjnego skoku? I wtedy zwyciężyła filozofia właśnie dokonania tego cywilizacyjnego skoku. Wymyślono wiele programów, które miały nasze państwo wprowadzić do państw nowoczesnych. Mieliśmy po zaborach ogromne zapóźnienia można powiedzieć prawie nie zaczęliśmy z tą wielką XIX-wieczną rewolucją techniczną, która na zachodzie odegrała ogromną rolę. U nas tylko niektórzy patrioci budowali fabryki, ale to były. Prywatne przedsięwzięcia wspierane przez państwa zaborczo. I otóż wtedy wymyślono taki program, który miał zmodernizować nasze państwo. To był centralny ośrodek przemysłowy to była kolej ze Śląska na pomorze. Ten z płachetek dostępu do morza został wykorzystany, zbudowano wtedy Gdynię. To były takie. Milowe kroki na tym, żeby państwo polskie z tych trzech zaborów i eksploatowanych bardzo przez zaborców, stało się państwem nowoczesnym, państwem, które byłoby państwem przemysłowym. Oczywiście wtedy nie mówiono o innowacyjności, tak jak w tej chwili, ale to była ogromnie innowacyjna myśl, która doprowadziła do tego, że na przykład polscy chemicy. Opracowali pierwsze na świecie możliwości produkcji w cyklu ciągłym np. nitrocelulozy. Mowa tu była o tym, jak bardzo przemysł wspierający obronność kształtuje rozwój państwa. Wtedy ta nitroceluloza, być może są tu chemicy, była po to, żeby produkować. Polski materiał wybuchowy, polski czarny proch. Oczywiście przy okazji też produkowano różne komponenty do produkcji cywilnej, choćby do lakierów, czy też w, też w pionkach, bo to w pionkach był ten pierwszy zakład pronit, wynaleziono kraj Wikol. Niestety nie został opatentowany i dzisiaj go sprowadzamy z zagranicy. Więc jeżeli mówimy o nowoczesnej gospodarce, to Aczkolwiek daleka analogia, dziś można powiedzieć Polska po stu latach stoi też przed takim dylematem. Czy mamy być w tej pułapce średniego rozwoju, czy mamy dokonać pewnego skoku cywilizacyjnego? A co dziś może być tym skokiem cywilizacyjnym? No, oczywiście przemysł, energetyka, bo bez tego nie będzie rozwoju, ale dziś tak naprawdę... Te państwa, które mają być nowoczesne, muszą iść w nowoczesne technologie. Głównie dzisiaj tym rozwojem napędowym są technologie w IT. A tu. Mamy, można powiedzieć, ogromny potencjał, mamy wielkie osiągnięcia i, i w jakim sensie dziś wysiłek naszego państwa idzie w tym kierunku, żeby wspierać te innowacyjne technologie w dużym stopniu właśnie w ten nowoczesny, nowoczesny przemysł, który dzisiaj, tak jak mówiliśmy, kilka firm informacyjnych ma budżet dużo większy niż budżet naszego państwa i to jest pewna droga. Państwo... Kiedyś nasze, w dwudziestoleciu międzywojennym, postawiło na wspieranie rozwoju przemysłowego. Dzisiaj nasze państwo, jeśli mogę mówić tutaj w jakimś sensie jako szef gabinetu politycznego, też chce postawić na to. Te programy, o których tutaj była mowa i będzie mowa, właśnie są nastawione, żeby wspierać polską myśl techniczną, technologiczną. No, a jednym właśnie z tych elementów, który może być tą polską marką, to jest właśnie. IT i mamy świetnych informatyków, mamy osiągnięcia, mamy zresztą też startupy, które już przyniosły efekty. Mamy jedną firmę na przykład działającą w tym sektorze, która wyrosła z Krakowa. Dzisiaj jej wartość jest około 1,5 miliarda. Niestety, główna siedziba jest dzisiaj w Nowym Jorku. Mówię tutaj o takiej. Działalności wspierania uczniów szkół średnich, podstawowych. To jest taki portal, który właśnie udziela odpowiedzi. Dziś korzysta z niego 200 milionów młodych ludzi z całego świata, czyli mamy te firmy, które były wspierane w Polsce. To z Krakowa w Parku Technologicznym ta firma wyszła, ma ona nadal siedzibę też w Krakowie, ale główna siedziba jest w Nowym Jorku. To jest ta ekspansja, o której mówił premier, czyli mamy tego rodzaju Przykłady. A kończąc, bo jest wielu panelistów. Mogę jeszcze tylko dodać, że wysiłkiem premiera Morawieckiego i ekipy premiera Morawieckiego jest właśnie ruszenie Polski w kierunku innowacyjności. I premier świetnie dostrzega, to zresztą mówił tutaj w wystąpieniu, że nie ma wolności i suwerenności bez silnej gospodarki, a dziś silną gospodarką jest właśnie sektor IT, czyli można powiedzieć, nie ma silnej gospodarki bez silnych. Firm, które działają w obszarze właśnie nowoczesnych technologii. I dlatego bardzo dziękuję za zorganizowanie tej konferencji, bo to jest właściwie ten kierunek, który powinien być drogowskazem dla działania administracji państwowej, wspierania tych właśnie, którzy mają pomysły, i wspierania inteligentnego po przejściu tej pierwszej fazy, która była wspieraniem takim dość. Hmm, Mało efektywnym poprzez dawanie lokalu, czy w jakimś sensie wspieranie finansowym. Dziś przechodzimy do bardzo inteligentnej formy. Pewnie pan prezes Borys będzie mówił o tym programie pilotażowym, który jest trochę wzorowany na londyńskim programie, gdzie państwo wchodzi w udziały i ten pieniądz później krąży, napędzając kolejne firmy, które z tego mogą korzystać, a korzysta z tego całe państwo. Dziękuję Panie bardzo. Ministrze, to jak wygląda sytuacja w rzeczywistości? Obok mamy Pana Pawła Makowskiego, Youscript, spółka informatyczna. Jak administracja publiczna, jak wygląda Państwa współpraca w tym zakresie? Zajmujecie się Państwo bezpieczeństwem przesyłania, gromadzenia danych? jakby pan mógł powiedzieć właśnie o tym o swoim doświadczeniu w tym zakresie miesiąc życia przedsiębiorcy tak troszkę E, oczy, oczywiście. Powiedziane w dwóch minutach. No, to, to, to jest wyzwanie. Jak ktoś, kto opracuje technologię, to myślę, że będzie najbogatszym człowiekiem na świecie. Jak to ekstra, ten ekstrakt wyciągać? Oczywiście, z jednej strony mamy e, e, duże spółki, tak, które dysponują dużymi budżetami, dużymi danymi, i ten średni szczebel dyrektorski, do którego my docieramy, boi się po prostu ryzykować e, firmami, które są, no jeszcze są młode, są jeszcze niesprawdzone, są jeszcze nieznane. Bo tak jak Maklakiewicz mówił, lubię te piosenki, które znam, więc jakby ci dyrektorzy są przyzwyczajeni przyzwyczajeni do dużych brandów, często międzynarodowych, no bo te, te wielkie firmy 10 e, lat temu, czy 10 lat temu, wchodząc tutaj do Polski, gdzie jeszcze nic nie było, po prostu dzisiaj korzystają z tej marży e, pierwszeństwa. E, I młodym firmom jest bardzo ciężko, e, no bo to jest taka trochę kwadratura koła, tak Jajko, czukura, no nie możemy być duzi, bo, bo nie mamy tego zamówienia, nie mamy tego zamówienia, bo jeszcze nie jesteśmy znani. No więc e, tutaj się pojawia taki, taki moment, kiedy tak naprawdę ten dyrektor wykonawczy, on musi podjąć tą decyzję i tak naprawdę ta decyzja jest na nim. I my też rozumiemy jako przedsiębiorcy, że często te decyzje no, to, są, to, są, to, są, to są tak naprawdę decyzje, które potem mogą się wiązać. Tak, że ktoś powie, jeśli jest wszystko dobrze, no to, no to dyrektor mówi, to prezes będzie zadowolony. A jak nie będzie dobrze, no to wina jest tego dyrektora. Tak? I teraz cały moim zdaniem taki tutaj morał z tej historii jest taki, że pewnie my, jako mali przedsiębiorcy czy startupy, pewnie powinniśmy dostawać jakąś taką możliwość proof of concept, tak? do tego, żeby pokazać, że nasza technologia jest na, na tyle dobra, ale też skalowalna, że duże przedsiębiorstwo jest w stanie po prostu potem zastać nas jako startupy i przeskalować u siebie w przedsiębiorstwie, ponieważ jeśli byśmy wzięli teraz z jednej strony popyt wewnętrzny jaki generują spółki Skarbu Państwa roczny, oddzielili to tylko na IT, to jedna instytucja na przykład w Polska ma nie wiem, 800 milionów budżet roczny i teraz wzięlibyśmy procent jakich wykorzystywanych polskich firm do tego, żeby jakby absorbować ten budżet, to proszę sobie wyobrazić jakie to może być koło zamachowe dla polskiej gospodarki. I teraz my wchodząc za dostajemy czasem propozycje to może byście byli podwykonawcą u dużej firmy i teraz niestety to wiąże się z tym że parę razy dostaliśmy propozycje żebyśmy jakby utracili logo na rzecz większego logo zagranicznej firmy i żeby być podwykonawcą u takiego dużego kolosa no my się na to niestety albo niestety nie, nie, nie godzimy tak uważam że jak nie można być największym to trzeba być pierwszym więc walczymy i to z tą wiarą po prostu próbujemy są przykłady takie, które pokazują, że niektóre firmy, tak, i to jest też innowacja, już mamy referencje na przykład z Krajowej administracji skarbowej, gdzie byliśmy na prezentacji, po prostu tam dyrektor po prostu mówi, że uwierzył to, sprawdził to i mówi, że jeśli takie, takie instytucje, jak nie wiem, Wojskowa Akademia Techniczna czy Państwowy Instytut Łączności mówią i używają naszego produktu, to, to to są referencyjne jednostki, tak? A przykro nam czasem słyszeć, że na przykład niektóre firmy wolą opinię wielkiej Wielkiej Czwórki, też dlatego dostaliśmy taką opinię Wielkiej Czwórki, która też mówi, że jesteśmy najlepsi, ale musieliśmy jeszcze dodatkowo to, to zrobić. I czasem, nawet jak dostaliśmy tą opinię, wracamy do tego dyrektora, a on mówi, że jeszcze coś nie tak i, i, i znowu wybierane są zagraniczne firmy. Więc, więc może pewnie ten Nowy Jork jest takim przykładem tego, że tam nie wiem z jakich powodów, my też otworzyliśmy biuro w Nowym Jorku, więc mam nadzieję, że to nie będzie kolejny przykład więc natomiast tam po paru przykładach jak pojechaliśmy i rozmawialiśmy z różnymi firmami to nawet pan dyrektor w banku, który, gdzie otwieraliśmy jakieś tam konto, mówi, to ja was sprzedam do Walmartu, tak? Więc tam ta przedsiębiorczość czy, 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 czy ten taki pas transmisyjny produktu wydaje się mieć mniejszy jakiś taki, nie wiem, jakiego słowa użyć, żeby to dobrze zabrzmiało, ale nie ma takiego, takiego czegoś, no zostawię to po prostu w powietrzu. Jest krótszy. Dlatego my też jeszcze jakby wydaje mi się, co jest bardzo ważne, tak? przedsiębiorcy też e, e, w ramach nie wiem przykład może dobry albo może zły, ale też uważam, że jakby ta narodowość, o której dzisiaj tutaj mówimy, to jest taka lojalność firm. To znaczy jeśli my dostajemy pomoc załóżmy od państwa, to nie ma możliwości, żebyśmy potem na przykład zostali właśnie wykupieni przez zagraniczną firmę i pojechali do tego Nowego Jorku. Tak? dlatego na przykład nasza spółka jest spółką akcyjną. W tym roku wchodzimy na giełdę i każdy Polak i Polka będzie mogła zostać akcjonariuszem naszej spółki i my w ten sposób będziemy oddawać tą dywidendę za wiarę, tak? Za to, że, że, że ktoś po prostu nam uwierzył. To tak w dużym, dużym skrócie. Dziękuję Panie Prezesie. Jak ta sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o coś bardziej namacalnego dla większości osób. Drony zawsze wzbudzają zainteresowanie, sensacje. Jak państwu sprzedaje się wasz produkt, jak jest on wykorzystywany? W tej chwili my jesteśmy na takim etapie, gdzie drony stały się. Naprawdę użyteczne. Nie, na pewno wszyscy z Państwa zwrócili uwagę na te drony, bieliki latające na zewnątrz. Nie wiem, czy ktoś z Państwa sprawdził temperaturę, ale z rana było nawet minus 15 stopni Celsjusza. Jeszcze niedawno w takich warunkach drony były uziemnione. W tej chwili wszyscy tutaj, jak jesteśmy, widzieliśmy, że te drony świetnie sobie radzą w powietrzu i są to nasze drony, prawda? Co to znaczy? To znaczy, że w tej chwili nastał czas na to, aby przekonać wszystkich, którzy jeszcze w to nie wierzą, do tego, że te drony da się zastosować naprawdę w wielu e, dziedzinach życia i w wielu dziedzinach gospodarki. Wspomniałem o tych 84 usługach w 17 branżach. W tej chwili już jest ich 87 e, po kilku rozmowach, które tutaj e, na zewnątrz przy naszym stoisku się potoczyły. Więc e, możliwości zastosowania dronów bardzo często stanowią niespodziankę nawet dla nas samych, którzy wydawałoby się, że jesteśmy e, jakby w tym temacie e, zagrożeni. Natomiast wracając do tego, jak wygląda współpraca i pozyskiwanie klientów, w tej chwili te dwa lata, które, które spędziliśmy na produkcji drona, na opracowaniu usług i stworzeniu systemu do monitoringu dronów, w równie dużej mierze poświęciliśmy na edukację. Mieliśmy chyba ponad 300 spotkań e, różnej wagi, e, z różną ilością osób, które uświadamiały potencjalnym klientom, e, jakie są możliwości zastosowania drona. Poczynając od jednostek samorządu terytorialnego, gdzie to zastosowanie może m, znaleźć bardzo e, taki wymierny skutek. E, Mnie bardzo blisko jest geodezja, w związku z tym podam taki przykład e, z tego zakresu. E, kiedy na budowie po raz ostatni pojawia się geodeta najczęściej? Na budowie domu jednorodzinnego geodeta pojawia się w tym momencie, kiedy są wstawione drzwi, kiedy można już zamieszkać. Co to oznacza? To oznacza, że teren nie jest w żaden sposób zagospodarowany, to jest jeszcze plac budowy. To oznacza, proszę Państwa, że nie ma ogrodzenia, nie ma żadnych elementów architektury, małej architektury czy, czy wykorzystania przestrzeni. I te mapy w taki sposób. Są składowane w zasobie geodezyjnym. Tam poza domem i granicami ewidencyjnymi bardzo często nie ma nic. A potem nagle się okazuje, że dron wznosi się w powietrze, robimy ortofotomapę, i ta działka, która według geodezyjnych zapisów jest pusta, jest wcale nie jest pusta. Tam są chodniki, tam są wiaty, tam są e, obiekty e, postawione, garaże, blaszaki. I teraz, kiedy zajrzymy na przykład do planu zagospodarowania przestrzennego, to okazuje się, że na takiej działce powierzchnia biologicznie czynna powinna obejmować 70% e, powierzchni tej działki. I zgodnie z geodezyjnymi zasobami tak jest, bo tam stoi tylko dom. I goła ziemia. Natomiast zgodnie z tym, co pokazuje nam mortofotomapa, wcale tak nie jest. I to jest jeden z tych elementów, o których wspomniałem w trakcie prezentacji, a mianowicie o możliwości monitoringu w czasie rzeczywistym stanu zagospodarowania przestrzeni. Już nie takim pasywnym, nie takim, kiedy to, ta kontrola czy to sprawdzenie następuje w bardzo jakby rzadkich sytuacjach, ale kiedy możemy tego dokonać w zasadzie w czasie rzeczywistym. A to oznacza, że jesteśmy w stanie e, przejąć kontrolę nad tą przestrzenią, jesteśmy w stanie lepiej ją zarządzać, a wiemy, że przestrzeń jest dobrem skończonym, w związku z czym e, racjonalne zarządzanie przestrzenią wpłynie pozytywnie na, na e, rachunek ekonomiczny. E, i to jest jeden z takich przykładów. Takich przykładów mamy setki i za każdym razem do takiej jednostki samorządu terytorialnego, do takiego geodety, czy do takiego biura projektowego lub biura w sprzedaży nieruchomości, my musimy trafić z taką... Z taką informacją, że jest takie urządzenie jak dron i że da go się wykorzystać. Jak Państwo widzą, te, ta myśl, ten sposób wykorzystania tego drona może być czasami dość skomplikowany. W związku z tym, w tej chwili podstawowym problemem jest po pierwsze możliwość dotarcia do jak najszerszej grupy ludzi i poinformowania ich o tym, że dron jest, jest taki dron jak bielik i on może zaspokoić Twoje potrzeby, a druga rzecz to są przepisy prawa, które nie nadążają, jak to zwykle bywa, za rzeczywistością. I o ile jeszcze dwa lata temu, kiedy rozpoczynaliśmy działalność, przepisy były wystarczające, to już w tej chwili przepisy związane z wykorzystaniem dronów zaczynają być, jakby to powiedzieć, ciasne. Co to oznacza? To oznacza, że możliwości techniczne drona Bielik pozwalałyby na wykonywanie prac szybciej, yy, częściej, na większych obszarach, bo technicznie jest to możliwe, ale niestety prawo jeszcze nam tego nie umożliwia. Ale w tej chwili mamy, jest rozporządzenie, nowelizacja do rozporządzenia jest planowana, która rozwiąże ten problem, więc mam nadzieję, że po tym to wszystko, o czym teraz mówię przejdzie do historii, a my będziemy mogli się skupić na tym, co umiemy robić najlepiej, czyli na sprzedaży, budowaniu dronów oraz na świadczeniu usług z ich wykorzystaniem. Dziękuję, ja tylko tak na marginesie powiem, że jeden z tych bielików tak dobrze się tu zadomowił w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, że pewnie chciałby tutaj zostać, ale to zobaczymy. Natomiast jeżeli chodzi o korzystanie dronów to od razu nasuwa mi się, że Jastrzębska Spółka Węglowa to instytucja, która powinna z tego typu urządzeń korzystać tak samo myślę jak Polski Cukier, A może najpierw pan prezes Ozon, Bardzo proszę, Panie Danielu. Dziękuję serdecznie. My, faktycznie, jako, jako producent węgla koksującego i, i koksu, już kilka miesięcy temu, w zeszłym roku, uruchomiliśmy pierwsze usługi realizowane teraz już przez naszą własną spółkę, bo żeśmy powołali do życia naszą, naszą własną spółkę Hołki. Jesteśmy też partnerem z kilkoma innymi polskimi startupami działającymi w tym, w tym zakresie, jak dron Radar czy Kriotech w programie Żwirko-Wigura i wykorzystujemy też te drony do, do zadań komercyjnych, realizowanych faktycznie do tej pory przez geodetów. W naszej spółce wydobywając 15 milionów ton węgla, 15 milionów ton kamienia, mamy ogromne ilości zapasów na zwałach. Aby to dokładnie mierzyć, monitorować, te drony robią to z ogromną precyzją i efektywnością. Także wdrożyliśmy już to faktycznie i chcemy to teraz rozszerzyć, komercjalizując tą spółkę na, na coraz większe obszary. Też również w energetyce monitoring całej infrastruktury liniowej, tą, która, która polska energetyka, polskie sieci, koncerny energetyczne mają. To wymaga, to wymaga częstego, częstego monitoringu i chcemy też, żeby nasza spółka na ten, na ten rynek wkroczyła. Dodatkowo chciałem powiedzieć, że no w zeszłym roku powołaliśmy naszą spółkę córkę i innowacje. Przeznaczamy w aktualnie około 30% na badania, rozwój innowacje. Chcemy, żeby ta kwota zwiększała się do, na pewno do poziomu 04,05 w kolejnych latach. Dla nas, jak my to czytamy, jesteśmy w branży, można powiedzieć, tradycyjnej. tak? Co tu można wymyśleć, ale nasi konkurenci, proszę Państwa, na świecie to są kopalnie odkrywkowe. My wydobywamy węgiel z głębokości 1300 metrów, oni on w kopalniach odkrywkowych, więc ten koszt jest zdecydowanie niższy. Więc na każdym etapie tej produkcji ta digitalizacja, rozpoznanie złoża, mapy cyfrowe, co kopiemy, jaka jakość produktu. Z naszego węgla, proszę Państwa, produkowane są w Europie wieże wiatrowe, samochody BMW, pralki Bosza itd. Tak więc ta blacha, ta stal, która jest produkowana z tego naszego węgla, musi być o parametrach najwyższej, najwyższej jakości. W ramach tej naszej spółki też inwestujemy aktualnie też w dwa startupy, tak żeby nie tylko oprócz zasilenia kapitałowego dać im rynek, bo myślę, że to jest o tym przedmówcy mówili. Na samym początku najważniejsze, proszę Państwa, od tych środków finansowych dać im rynek i znaleźliśmy tutaj dwa, dwa startupy które w, działają w obszarze z jednej strony tak zwanego predictive maintenance, czyli projektowania kiedy dana maszyna będzie miała usterki. To jest dla nas ważne, jesteśmy branżą mocno zmechanizowaną, pod, pod, pod ziemią pracują kombajny, obudowy, tam są czujniki, które badają temperaturę, obroty i To jeśli wyeliminujemy część takich nieplanowanych remontów i ten startup ma w tym nam pomóc, dla nas będzie to bardzo istotne. Panie prezesie, jeszcze jedno pytanie do pana. Wcześniej pan prezes Zbigniew Jagiełło mówił o tym, że jeżeli będzie synergia, firmy będą się łączyć, będą wspólnie działać, będą wielk, większe korzyści dla obu stron. Czy z tych startupów, które tutaj były prezentowane, są jakieś, które was by jakoś mocniej zainteresowały i z którymi chcielibyście nawiązać współpracę? Ja powiem tak, tutaj z dziewczynami z, ze Skriwer w trakcie przerwy, żeśmy już nawiązali kontakt i chcę na Dzień Dziecka w szkołach w Jastrzębiu Zdroju wykorzystać te produkty. Uważam, że to genialne, to co, to, co dziewczyny zrobiły. Także czapki z głów. Natomiast z Juscriptem działamy już od kilku tygodni i są chłopaki po wstępnych prezentacjach. I myślę, że jest to produkt, który w naszej grupie wdrożymy zdecydowanie. A jeżeli chodzi o drony? Drony realizujemy to w, akurat z innym partnerem te startupem, konkurencą pewnie kolegów, ale z chęcią się spotkamy. My ze spółką Flytech z Krakowa, pewnie kolegą bardzo dobrze znana. Także patrzymy my na to tak, nasza spółka ma być spółką serwisową, a to jest rozwiązanie jedna z kilku platform dostępnych na rynku. Także z chęcią się spotkamy i jeśli jest taka możliwość to też będziemy taką współpracę nawiązywali. Dziękuję panie prezesie. Dziękuję. Pan prezes profesor Henryk Wronowski. Krajowa Spółka Cukrowa, możliwości wykorzystania startupów? Panie prezesie, szanowni państwo, wydaje się, że tutaj już wszystko zostało powiedziane. Więcej chyba powiedzieć się nie da, ale na pewno można wprowadzić trochę porządku. Większego, bo tutaj mój, mój sąsiad zaczął się już wstydzić, że pracuje w branży tradycyjnej, a nie nowoczesnej. No to ja jeszcze w bardziej tradycyjnej, bo zajmuję się burakami, tak? Cukrowymi i, i, i cukrem. Ale. Ale, ale Panie, Ministrze, to naprawdę to nie jest wstyd, żeby produkować żyw, żywność, czy to nie jest źle. Bo ja, 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 my, ja, myślę, ja myślę tak, bo padały różne takie terminy, kategorie dzisiaj ekonomiczne, bez, czasami bez refleksji. Mówiliśmy o silnej gospodarce, o nowoczesnej gospodarce, no bo wyjdzie na to, że wszyscy, którzy nie produkują. Drodów muszą się wstydzić. No, no nie, no, tak, tak to, tak to nie, nie, nie może być, bo jeśli chodzi o nowoczesność gospodarki, to miarą nowoczesności jest struktura tej gospodarki. I oczywiście to dobrze, tym lepiej, im więcej jest branż, branż tych innowacyjnych, nowoczesnych, zaawansowanych technologii. Ale Padał też termin silna gospodarka. No a silna gospodarka to siła gospodarki jest zmierzona nie tylko branżą IT, tylko, tylko tym, co ta gospodarka wytwarza, także branżą cukrowniczą. Ja także produkuję, produkuję PKB i całkiem sporo, sporo do, tego, do tego wnoszę. Więc najważniejsze, najważniejsze jakbyśmy byśmy zeszli na poziom mikroekonomiczny, żeby robić. Żeby robić bi biznes, żeby każdy robił biznes najlepiej jak potrafi, tam, tam gdzie jest. No tak mi przyszło w tych burakach, tak. Przepraszam. To tutaj też można, bo czym jest... Czy, 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 czym, czym jest biznes? Bi biznes, taka, taka najprostsza definicja biznesu, to jest przeprowadzanie aktywów od zastosowań niżej wycenianych do zastosowań wyżej wycenianych. Tak? Chodzi o to, żebym ja przeprowadził, przepraszam, już trzeci raz buraka, natomiast kolega przeprowadza drona. Ale o, o to chodzi, żeby na koniec dnia, oczywiście w przedości, na koniec dnia, te, te, to, to co robimy zostało wyżej wycenione niż na początku dnia i to w te, ta wyższa wycena cała składa się na, na wartość dodaną. Pan, pan Premier Morawiecki powiedział, żeby się tam jak najwyżej ulokować w tworzeniu, w tworzeniu wartości dodanej i po, po, powinniśmy to po prostu po prostu robić i nie, nie, zaniedbywać, nie zaniedbywać żadnej, żadnej branży, bo oczywiście wszyscy chcą się rozwijać. Naturalnym dążeniem człowieka jest dążenie do rozwoju. Wszyscy, wszyscy ludzie chcą się rozwijać, wszystkie kraje, wszystkie gospodarki chcą się rozwijać, i, a, a, ale tak jak zaznaczył pan premier Morawiecki, tylko nielicznym się udaje. Tak? I, I to mniej, mniej więcej z grubsza wiadomo, dlaczego. Tym się, tym się udało, udało. i tutaj jest, jest rola państwa w doskonaleniu instytucji, po to, żeby to przeprowadzanie aktywów, o których ja mówiłem, było jak najłatwiejsze, żeby, żeby ta wycena na koniec dnia mogła być, być najprostsza. Natomiast, panie prezesie, ja w, z. Krajowej Spółce Cukrowej. Też u, 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 uważam, że produkuje cukier w sposób możliwie dzisiaj na warunki europejskie najbardziej zaawansowany z wykorzystaniem tego wszystkiego, co nauka jest w stanie nam tutaj, nam tutaj pomóc. I, I zrobić. Natomiast wychodzi nam to raz lepiej, raz, raz gorzej, ale czujecie Państwo, że w, w sytuacji, kiedy cukier jest w sklepie detalicznym po złoty 39, to, to, to jest to trochę, może być trochę cienko z tym biznesem, ale to znaczy, że jak jest źle, to. To znaczy, że wkrótce może być lepiej, a jak zastosujemy drony to już będzie zupełnie bardzo dobrze. Dziękujemy Dziękuję panie bardzo. prezesie. Wcześniej wymieniona pani Helena Winiarczyk, firma SkyWare. Rozumiem, że spotkanie dzisiaj Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej ma już pierwszy sukces, jak mówił pan prezes Daniel Ozon. Jakie macie problemy jako startup edukacyjny? Co, co w tym zakresie powinno się zmienić, aby właśnie ta nauka do szkół, żeby właśnie wasze wynalazki do szkół, do nauki mogły lepiej wchodzić? Zastanawiałam się, jak mogę nawiązać do przedmówcy i pomyślałam o tej tradycyjności buraka, ponieważ my tak naprawdę też działamy na, w sektorze dość tradycyjnym, jakim jest edukacja. Proponujemy rozwiązanie, które jest innowacyjne, to prawda. Wierzymy, że jest gotowe do wdrożenia, ponieważ przygotowaliśmy je w naprawdę interdyscyplinarnym zespole, a przede wszystkim współpracując z różnymi jednostkami edukacyjnymi, wiodącymi uniwersytetami i organizacjami pozarządowymi, które zajmują się szkoleniem dzieci. Stawiamy na umiejętności i wiedzę, która jest wymagana na obecnym, ale i przyszłym rynku pracy. Wiemy, że jest to w tym momencie system gotowy do wdrożenia. Bardzo cieszymy się też z obecności w takich miejscach, ponieważ wiemy, że w ten sposób możemy do, dotrzeć do poszczególnych jednostek. Dowiadujemy się, że są szkoły, które byłyby zainteresowane w przeprowadzeniem takiego wdrażania również u siebie, jednak zależy nam na skali. A żeby taką skalę móc osiągnąć, musimy dotrzeć tak naprawdę do decydentów, do osób, które, z którymi będziemy mogli współpracować, dowiedzieć się, co możemy zrobić, jak możemy dostosować jeszcze nasze rozwiązania, nasze produkty, do tego, aby mogły. Się znaleźć we wszystkich szkołach, nie tylko w prywatnych, do których jest nam niestety, niestety łatwiej zdecydowanie dotrzeć, ale również, żeby znajdowały się te produkty i nasze rozwiązania w szkołach publicznych. Jesteśmy polską firmą, a z przykrością muszę przyznać, że jest nam znacznie łatwiej pojawić się na rynkach zagranicznych niż w Polsce. Na polski rynek powoli wchodzimy. Rzeczywiście możemy się już pochwalić pierwszymi współpracami i pierwszymi wdrożeniami. Ciekawostką jest, że pierwsza szkoła publiczna, która zdecydowała się na pełne wdrożenie naszego rozwiązania, jest to Szkoła Skrosna, gdzie będziemy przeprowadzali wdrożenie już w tym miesiącu. Ale mamy nadzieję, że rzeczywiście między innymi dzięki, dzięki możliwości pokazania się i przedstawienia tego, co oferujemy w takich miejscach, będziemy mogli zeskalować to, co robimy. Dziękuję bardzo. AIMI też skojarzyło mi się trochę jako startup edukacyjny i zarazem pomocniczy. Wydawałoby się, że to bardzo proste rozwiązanie. Dziwię się, że wcześniej nikt na to nie wpadł, ale czy rzeczywiście jesteście w stanie odnieść sukces? Nie chcę być tutaj zbyt mało skromny, natomiast częściowo już go wierzę, odnosimy. Także jeżeli chodzi o to, co czyni tą usługę wyjątkową też taki, dzisiaj tyle tych powiedzeń, niektórzy ludzie mówią jakość czy jakość, więc my jednak staramy się ten serwis nie oferować go jakość, tylko staramy się stawiać na jakość, także to co nas wyróżnia i co myślę, że jest silną e, kartą przetargową to właśnie to o czym opowiadałem, czyli to podejście, które mamy do klienta, że rzeczywiście chcemy jak najszybciej rozwiązać jego, e, jego problem, natomiast może taki jeszcze jeden wątek, jeżeli chodzi o konkurencyjność i, i o rynki zbytu, bo tutaj każdy z nas opowiada o jakimś produkcie, to może jeszcze takie jednym przemyśleniem bym się bym się podzielił, może jakoś wspólnie zastanowimy się jak ten biznes rozruszać, tyle, tyle mądrych głów w jednym miejscu. To jeszcze temat, który też chcemy zaadresować i tutaj patrząc na... Na, na, na osoby z, z Polskiego Funduszu Rozwoju też, to Polonia. Mamy w Chicago, nie chcę tymi cyframi teraz, bo uczyłem się geografii ileś lat temu, ale mamy chyba 800 tysięcy osób Polaków w Chicago. Jeżeli dodamy... – Ojciec dyrektor mówi, że dużo więcej. – To dużo więcej, plus jeż, jeżeli dodamy jeszcze do tego Wielką Brytanię i kilka rynków, to okazuje się, że Wyjście z tą usługą i ekspansja zagraniczna nawet do Polaków, którzy są za granicą, których rozumiem też, że zapraszamy tutaj za te 10 lat, jak już będziemy gotowi, to też jest rynek. I tutaj rola rola, rola właśnie pomocy publicznej czy, czy tych struktur funduszowych, które są w PFR-ze dostępnych, wydaje mi się właśnie, że świetnie, że taka inicjatywa jest, że to już praktycznie ruszyło, także także my stajemy w tym, w tym biegu o tą pomoc. Dziękuję bardzo. Pan Norbert Gałuszewski. Produkt, który też kojarzy się trochę ze szkołą, ale bardziej z dziećmi. Trochę wcześniej, panie prezesie, dziękuję bardzo. Nasz produkt jest produktem prawie dla wszystkich. Wcześniej albo później przechodzimy ten etap, czyli moment włożenia dzieci w samochodzie i wszystkich problemów z tym związanych. My, jako polska firma, opieramy się na tym, czego się nauczyliśmy w szkołach i co wynieśliśmy z naszej edukacji, i dzięki temu jeden z naszych kolegów uprościł do maksimum kwestię fotelika samochodowego. To jest, proszę Państwa, polski fotelik samochodowy. Coś takiego zastępuje wszystkie rzeczy, które są importowane do Polski z różnych krajów bliższych lub dalszych. Rzecz nie bywała, bo jak zwykle Polacy, my musieliśmy wsadzić. Kij w mrowisko, i nie wymyślać kolejnego fotelika, który będzie super turbo bezpieczny. Tutaj skupiliśmy się na tym, żeby był mały, dostępny, ale bardzo bezpieczny i przede wszystkim, żeby każdy mógł go mieć. Dzięki pomocy panów prezesów z Poczty Polskiej oraz Orlenu, już niedługo będziemy mogli nabyć nasz produkt w większej ilości miejsc. Produkt bardzo fajnie sprzedaje się za granicami. Ludzie są ciekawi, że Polacy odkryli coś takiego, że tak naprawdę to pasy samochodowe zabezpieczają nasze dziecko w samochodzie, a nie wszystkie inne rzeczy, które moglibyśmy do niego dorzucić. Mamy duże wsparcie ze strony i tutaj organizacji rządowych, i takich zwykłych rzeczy, np. bankowości. Ale też stykamy się z takimi historiami, które oczywiście nam trochę podcinają skrzydła, jak na przykład stawki VAT. Ponieważ my jako urządzenie nie jesteśmy fotelikiem, a foteliki w Polsce mają preferencyjną stawkę VAT 8%. Niestety jakiś, no niestety urzędnik uznał, że skoro nie jesteśmy fotelikiem, to musimy płacić większy VAT. I to jest trochę niesprawiedliwe. 23, tak? No niestety tak Panie Prezesie. No, to jest trochę przykre, że no, Chińczycy są bardziej preferowani Z niż tym pytaniem nasze polskie jest Pana posła Dominika Tarczyńskiego, ale to przy okazji innego pytania. Natomiast proszę powiedzieć, bo myślę, że większość osób, która ogląda to, co Pan trzyma w tej chwili właśnie w ręku, ma podstawową wątpliwość, czy rzeczywiście jest to urządzenie tak samo bezpieczne jak duży, Potężny fotelik, który jest montowany w samochodzie. Panie Prezesie, to urządzenie było przebadane w polskich jednostkach, które certyfikują urządzenia do przewozu dzieci. To są państwowe instytuty, oraz zrobiliśmy dodatkowe badanie na rynek amerykański, żeby było to dopuszczone do sprzedaży na rynku USA. To działa w ten sposób, że dziecko nasze jest przymocowane normalnym pasem samochodowym. Tak, jak pan zapina pas z przodu. My regulujemy wysokość tego pasa od góry do dołu, tak, żeby pas był dostosowany do ramienia dziecka. My podlegamy pod te wszystkie, te same, ja może pan przekaże. Pod te same homologacje bezpieczeństwa, które spełniają foteliki. Tylko jesteśmy dużo prostszym i dużo łatwiejszym i co najważniejsze, chyba dużo tańszym urządzeniem, które Polska będzie promowała na świecie. Nie, nie daje. To jest, ja powtórzę, bo pan minister zadał pytanie, czy policja nie da mandatu, jeżeli dziecko będzie przewożone w tego typu urządzenia, bo nie będzie jechało w foteliku. Jest w prawie polskim, w kodeksie drogowym, artykuł 309 mówi o tym, że dzieci mogą być przewożone w fotelikach lub w urządzeniach przytrzymujących. To jest urządzenie przytrzymujące zgodnie z homologacją europejską ECE 4404. Czyli tutaj rozum? jest taka wszywka homologacyjna i tutaj każdy policjant <laughs> może sobie... <laughs> Jeszcze nie zniszczyliśmy, ale my tak naprawdę nie chcemy niszczyć przemysłu fotelikowego. Przemysł fotelikowy niech sobie żyje. My będziemy sprzedawali tylko pięć sztuk tego urządzenia versus jeden fotelik. Okej, okay, bardzo dziękuję. Y <grywa> Przepraszam, ale zadam jeszcze jedno pytanie, akurat nie mam wiedzy. A jest jakiś duży polski producent fotelików? Samochodów? No niestety oprócz nas w drodze do tego, żeby być się dużym, to jeszcze nie. Okej, okay, dziękuję bardzo. Pana sąsiadem jest pan prezes Wojciech Konkol, Walking Star, czyli samochód elektryczny. Czy samochody elektryczne, które będziecie produkować, teraz są prototypy... Będą miały tego typu urządzenia. To jest pierwsze pytanie, jak ten pas dla przewożenia dzieci, jak pan to widzi? A pytanie podstawowe, kiedy studenci, wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej medialnej w Toruniu będą mogli korzystać z waszych aut? I czy, to i czy będzie ich na to stać? Ja myślę, że pierwsze, odpowiadając na drugie pytanie, przede wszystkim nie będą musieli kupić samochodu. Dlatego, że te samochody będą współdzielone, czyli będą korzystały z samochodu wtedy, kiedy tylko będą chcieli jechać. Następnie samochód zaparkują i inna osoba, która będzie chciała jechać z tego miejsca, pojedzie tym samochodem gdzie indziej. Tak jak podobnie jak rowery. Dzisiaj mamy sytuację, że samochody, które mamy, są średnio wykorzystywane mniej niż 3% czasu w ciągu doby. Nasze samochody stoją. Czyli z punktu widzenia ekonomicznego, my marnujemy swój kapitał. My kupujemy samochód, który. 90% czasu stoi na parkingu, następnie po trzech latach sprzedajemy go za pół ceny. Ale jesteście sprytni. <noise> tak, zarobicie dwa z tej ziemi, nie? To znaczy, my nie zajmujemy się operatorką car sharingu. my dostarczamy produkt. My dostarczamy ten samochód, żeby on był bezpieczny, żeby był ekonomiczny, ale, ale wy, przede wszystkim, ale żeby wy był polski. Czy z Polski wy jesteście? Tak, jesteśmy z, jeszcze z Polski niestety, mamy propozycję z Chin i z, Jap z Japonii na temat komercjalizacji tego rozwiązania. Natomiast odpowiadając na pytanie kiedy, no przede wszystkim samochód jest bardzo, budowa samochodu, my się zajmujemy nieopracowaniem prototypu, co jest bardzo łatwe dzisiaj. Każdy z nas za 2, 3, 4 miliony złotych może zbudować prototyp. My przygotowujemy samochód i opracowujemy technologię wdrożenia do produkcji, w oparciu o maksymalną dużą ilość podzespołów produkowanych w Polsce, to jest bardzo, bardzo istotna rzecz. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ostatni samochód polski zaprojektowany i wdrożony do produkcji nazywał się Syrena. To był pierwszy polski, ostatni samochód, który zaprojektowany był i produkowany w Polsce. Więc największe wyzwanie, które przed nami dzisiaj stoi, to jest wyzwanie organizacyjne. My nie możemy zebrać środków, żeby zbudować prototyp, tylko my musimy zebrać środki na cały proces od zaprojektowania, przebadania, zbudowania prototypu, wdrożenia do produkcji i uruchomienia procesu produkcyjnego. Podam dla przykładu Tesla, którą wszyscy podają. To jest taki dobry, dobry przykład. Tesla w pierwszych pięciu latach działalności na, swoją, na swój pierwszy samochód sportowy wydała mil, 250 milionów dolarów. W Polsce nie ma takiego kapitału prywatnego, który mógłby sfinansować. Taki sposób działalności, więc to co my proponujemy, proponujemy zdefiniowanie niszy i zdefiniowanie zmiany modelu funkcjonowania, czyli właśnie to, żeby ten jeden samochód był wykorzystywany przez 10 osób w ciągu dnia, a nie żeby miał jednego właściciela. Powiem też więcej, tak? ja tutaj nie zdążyłem w tej prezentacji powiedzieć, natomiast myśmy zidentyfikowali, że największy problem, który dzisiaj istnieje, to jest parkowanie samochodu. Na naszej prezentacji pewnie nie zwróciłem uwagi. Nasz samochód ma specyficzne wymiary. On ma 2,5 metra długości, czyli tym samochodem można zaparkować w poprzek drogi, czyli na jednym miejscu parkingowym. My możemy zaparkować za trzy samochody. Także odpowiadając na pytanie, kiedy studenci będą mogli jeździć, mamy Panie nadzieję, prezesie, że. Po w prezesie sali roku... słyszałem takie pytanie, czy ten samochód będzie bezpieczny. Tak, tak. Ten samochód, mimo że jest robiony w homologacji tzw. Tak L7E. Będzie, będzie, będzie przygotowany do spełnienia homologacji klasy wyższej. Trzeba też pamiętać, że samochód w ruchu miejskim nie, nie uzyskuje takich wysokich prędkości, jak, jak samochód na autostradzie. W związku z tym te kwestie zderzeniowe, siły zderzenia, prędkości zderzenia, one troszeczkę się niwelują. Okay. Dziękuję panu. Nie, on nie będzie od 16 lat, on będzie wymagał pełnoprawnego prawa jazdy, dlatego że on nie ma ograniczonej prędkości do 45 km. On ma maksymalną prędkość 18 km na, 80 km na godzinę. Panie prezesie, a kiedy. Planuje Pan tutaj przyjazd tym samochodem i pokazanie nam, jak on działa? Myśmy na zdjęciu pokazywali my model funkcjonalny, mamy on, jeździ, on stoi. Niestety, jak to model funkcjonalny, jego zasięg jeszcze jest ograniczony, bo doskonalimy cały czas te napędy. Proszę pamiętać, my nie produkujemy sami wszystkich elementów. My mamy dostawców baterii, dostawców silnika, dostawców falownika, karoserii. Te elementy organizacyjnie musimy złożyć, one są w tej chwili w fazie technologicznego przygotowania. Czyli w przyszłym roku w wakacje przejedziemy się nim z wyższej szkoły do Radia Mario. Myślę, że taki dystans pokonamy. <noise> Dziękuję bardzo. Pan poseł Dominik Tarczyński, panie pośle, tak jak mówiłem, wracamy do tego pytania. Co możemy zrobić, żeby w tym przypadku polski produkt nie miał wyższej stawki vat niż produkt sprowadzany za granicę a dotyczący tego samego, czyli bezpieczeństwa naszych dzieci. To, to pytanie tak, wyszło w czasie, w czasie tej y, rozmowy. Natomiast podstawowe pytanie, y, no jest Pan przede wszystkim oprócz wielu różnych rzeczy znany także z działalności w mediach społecznościowych. Y, była mowa o bezpieczeństwie cyfrowym. Y, jak ocenia Pan te rozwiązania, które były dzisiaj przedstawiane. O podatkach za chwileczkę to oczywiście pan premier jako główny strażnik, a właściwie pani minister powinna decydować. Myślę, że po prostu zwykła interpelacja i dyskusja na ten temat jest możliwa. Od tego są posłowie i to bardzo chętnie zrobię. W ogóle chciałbym, żeby to spotkanie nie zakończyło się tylko na dyskusji, na mówieniu o czymś, ale żebyśmy my wszyscy politycy, przedsiębiorcy, naukowcy wyszli stąd i, w, i zrobili coś. Po prostu zróbmy to. Nie gadajmy tylko to po prostu zróbmy. Więc ja bardzo chętnie, jak zakończymy panel, jestem gotowy. Powiedzcie mi, co mam zrobić. Jutro będzie zrobione, w poniedziałek. To, co mogę zrobić jako poseł, i mówię to bardzo poważnie, ale chcę poruszyć istotny problem przez pryzmat dwóch elementów. Dlaczego ta konferencja jest dla nas bardzo ważna? Dlaczego ta nazwa jest trafiona w stu procentach? Niepodległość cyfrowa. Teraz, w 2018 roku, w XXI wieku, nie używa się już czołgów, aby zabrać komuś niepodległość. Używa się informacji. Ja, jako delegat do Rady Europy, wiem, jak świetnie przygotowane są państwa członkowskie, jak świetnie zabezpieczone, jak pilnują swoich planów, swoich strategii, swojej prywatności jako państwa. I, I to jest bardzo istotne, aby na ten element zwrócić uwagę. Dlatego, że największe kryzysy, jeżeli chodzi o niepodległość, to były kryzysy po wycieku informacji. Na przykład Wikileaks. No wszyscy słyszeli o tym, co Assange zrobił. Gdyby ta cyfrowa niepodległość była pewna, do tego by nie doszło. Wiemy, jakie są komentarze po ostatnich wyborach w Stanach Zjednoczonych i co miało na nie wpływ według niektórych. Wiemy dlaczego Hillary Clinton ma teraz bardzo poważny problem, dobrze moim zdaniem, po tym jak wypłynęły jej e-maile po włamaniu się. I wszystkie te procesy wywołują potężne kryzysy polityczne, w których niektóre państwa tracą niepodległość. A więc to jest bardzo istotne. Dlatego jestem pod wrażeniem YouScript i tego co, co mówił Pan Paweł. Bo jeżeli to faktycznie tak jest, że jesteście lepsi od sygnału, o którym się mówiło, że tylko tam nie podsłuchują, a oczywiście wszystkie, wszystkie te podsłuchy jednak są w sygnalu. Jeżeli jesteście lepsi od Whatsappa, jeżeli jesteście, na, jeżeli jesteście najlepsi i jesteście w stanie to pokazać, jeżeli faktycznie jest ten klucz i nie ma możliwości podsłuchania telefonu, no to moim zdaniem spółki strategiczne, strategiczne spółki Skarbu Państwa, jak spółki energetyczne i inne, powinny być pierwszymi, żeby się zabezpieczać pierwszymi, żeby to bezpieczeństwo było zachowane, stąd niepodległość cyfrowa w mojej ocenie bardzo ważna, dlatego że to nam gwarantuje bezpieczeństwo. Jeżeli ktoś miałby wspominać ostatnie wybory samorządowe i rosyjskie serwery, no to ma odpowiedź, jak można kreować rzeczywistość przez cyfryzację i przez dostęp do informacji. Więc absolutnie jestem Pełnym fanem Youscript uważam, że to jest, jeżeli się sprawdzi, ja rozumiem, że działa i się sprawdza, to uważam, że strategiczne spółki Skarbu Państwa natychmiast powinny to mieć oczywiście służby są od tego, żeby sprawdzić jak to działa. I drugi, ostatni element, który tutaj także był poruszany. Element lojalności. Patriotyzmu, który wyraża się w lojalności. Ja nie rozumiem, dlaczego cały czas mamy taką, nie, nie, nie wszyscy na szczęście, mamy pewne przekonanie i mentalność, że jak z zachodu to lepsze. Że pojawia się jakiś taki kompleks, że polskie firmy nie, mogu, nie mogą być lepsze. No mogą być lepsze. I to jest właśnie element, yy, widzę tutaj pana Jacka, on akurat nie w IT, ale na przykład zrobił napój, zdrowy napój, który jest zagrożeniem de facto dla Red Bulla. Dlaczego Orlen tego nie sprzedaje? Ja nie mówię, żeby Red Bulla nie było. Niech będzie sobie jedno i drugie, ale niech polski produkt, który jest tańszy, zdrowszy, lepszy, bo mieliśmy okazję porozmawiać, niech będzie. I w tym właśnie miałoby się wyrażać ten patriotyzm i lojalność. Nawet, powiem więcej, nawet gdyby polskie produkty były trochę droższe, to i tak powinniśmy stawiać, bo to jest inwestycja w rozwój kraju. I kończąc, bardzo istotne jest, aby zwracać uwagę na startupy i na firmy, które nie tylko Dają podatki i, i budują PKB, ale budują też tożsamość narodową. Dlatego świetny projekt, pani, ten edukacyjny. Chętnie bym z wami porozmawiał, bo nie możemy oddawać nauczania dzieci firmom, już nie mówię nie, nie polskim nie z Polski. A przecież wiele produktów, tych, które teraz w szkołach funkcjonują przez ostatnie lata, jest produktem spoza Polski, ale też tożsamościowo jest no, niezgodny z duchem polskości w wielu wymianach. Nie będę wchodził w szczegóły. A więc uważam, że po pierwsze startupy. Tak, tak, bo to jest patriotyzm i lojalność, i budowanie PKP i potęgi Polski ze względu finansowego i ten element tożsamościowy bardzo ważny. Więc, więc myślę, że na to też trzeba zwracać uwagę, nie tylko czy coś jest fajne i tanie, ale też co pozostawia przyszłym pokoleniom. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeden głos z sali, bardzo proszę. Ja może wstanę, obrócę się, żeby nie stać tyłem. Michał Kłodziejczak, od niedawna prezes Unii Warzywno-Ziemniaczanej. Przyjeżdżam tutaj z Śradza. Gdybym tutaj był 10 lat temu, bardzo możliwe, że siedziałbym jako tutaj jeden z prelegentów odnośnie startupów. Proszę Państwa, my kilkanaście lat temu zaczęliśmy produkować warzywa, głównie na rynek wschodni. My zaczęliśmy produkować ziemniaki na rynek krajowy, na rynek południowy, na rynek zachodni, na rynek wschodni. Tutaj słowa pana prezesa od Polskiego Cukru bardzo mnie podbudowały, bo powiedział, że nic z tych startupów nie będzie, jeżeli nie będzie gospodarki, która niestety, musimy sobie to powiedzieć, zazębia się. I te startupy, które my dzisiaj wykorzystujemy w rolnictwie, czyli są to GPS, -y, są to drony, są to komputery, są to nawigacje, jeżeli nie ci, którzy to kupują, niestety z tego wszystkiego nic nie będzie. Dzisiaj polskie rolnictwo jest, można powiedzieć, już od dwóch lat pod kreską. I tutaj znowu słowa pana posła Tarczyńskiego bardzo budujące. Powiedzcie mi, co zrobić, a już jutro to zrobię. Panie posle Tarczyński, jako prezes Unii Warzywno-Ziemniaczanej ja panu dzisiaj informuję, w porcie w, w Polsce najprawdopodobniej już jest statek z ziemniakami, które przypłynęły do Polski, które będziemy jedli wszyscy w polskich marketach, które na 99% przyszły na dokumentach, że to są ziemniaki paszowe. Dzisiaj firmy, które prowadzą dystrybucję w Polsce, kupują te ziemniaki. Jest kilka firm, które prowadzą dystrybucję produktów rolnych z całego świata. Ściąganych do Polski masowo, nie są badane, nie ma żadnych kontroli fitosanitarnych. Bardzo często są to dokumenty paszowe. Niestety firmy kupują to, prowadzą małą produkcję i ukradkiem wstawiają to w markety. Dzisiaj Polska jest, jak ja to napisałem, w liście otwartym do pana premiera Mateusza Murawieckiego. Za chwilę list przekażę panu Markowi Suskiemu. Polska gospodarka, Polska, cała Polska jest skolonizowana przez sieć marketów zachodnich. My dzisiaj kupując w markecie, te foteliki, to wszystko, to wszystko jest super, ale bez dystrybucji na początku w naszym kraju, niestety, będzie bardzo ciężko przebić się na rynek. I kapitał początkowy jest, tak jak tutaj usłyszeliśmy, bardzo ważny. Ale jeszcze ważniejszy jest rynek dostęp do rynku. My, jako polscy producenci bardzo wysokiej jakości ziemniaków i warzyw, niestety, od tego rynku jesteśmy 100% odcięci. Zachodni market nie kupuje polskich warzyw, nie kupuje polskich ziemniaków jest to kolonia zachodnia która opanowała całkowicie polski rynek dziś handel ziemniakami można porównać do mafii paliwowej która do niedawna jeszcze szczyciła się wielkimi dochodami w Polsce dziś można mówić jasno o mafii ziemniaczanej firmy handlujące warzywami ziemniakami bardzo często są wykorzystują tą karuzelę VAT-owską, którą tak nazywamy to zabija polski rynek właśnie tych pierwszych odbiorców waszych startupów jeżeli polska gospodarka nie będzie opierała się na tej gospodarce tradycyjnej, bardzo ciężko będzie całą gospodarkę napędzić. Czy? Jeszcze tylko dodam, jeszcze tylko dodam, że w samym środku Polski, w Sieradzu od środy rolnicy niestety zmuszeni są wyjść na ulicę, zablokują polskie drogi, bo nikt. Ja jeszcze do niedawna byłem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, już od tygodnia nie jestem. Niestety zostałem usunięty z tej przyczyny, że chcę zjednoczyć polskich rolników. Niestety my dzisiaj nie możemy działać swobodnie. Tego wszystkiego nie wolno pokazywać. Panie Kośle Tarczyński, niech pan działa. Dziękuję bardzo. To są. Tematy na następną konferencję rolną, ale myślę, że widzieliśmy, że jednak możemy działać i możemy mówić. Tak, tak. Ja chciałabym się odnieść dosłownie w kilku zdaniach. Cieszę się, że Pan zabrał głos, bo no, jako posłowie wspominałem o tym wcześniej. Mamy prawo interpelacji i dyskusji. Ja pierwszy raz słyszę o tym problemie, ponieważ to nie jest dziedzina, którą się zajmuję. Pracuję w Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, ale tak jak deklarowałem, teraz powtarzam, deklaruję publicznie, że bardzo chętnie pomogę. To jest pewien element, który ja chcę opisać obrazowo. Jeżeli przez 8 lat nie sprząta się domu. To proszę zastanowić się, w jakim stanie on jest i ile zajmie jego sprzątanie. A jeżeli przez 8 lat nie tylko nie sprząta się domu, ale się go dewastuje, to ten remont i sprzątanie zajmuje trochę więcej czasu. A więc krok po kroku plan Morawieckiego jest realizowany. My sprzątamy, a ja napiszę interpelację. Bądźmy w kontakcie. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Pan prezes Jagiełło, powoli zbierzamy ku końcowi. Bardzo bym prosił o podsumowanie ze strony ekonomicznej, o podsumowanie całości. Poprosiłem pana ministra, natomiast, czy rzeczywiście jest możliwość, żeby startupy, nie tylko te, które były prezentowane, ale te, które dopiero powstają, które dopiero raczkują, które jeszcze nie mają. Y, takich sukcesów, y, jak Państwo, którzy dzisiaj z nami byli w czasie tej konferencji, mają możliwość znaleźć finansowanie, mają możliwość znaleźć odbiorców, zna mają zna możliwość znaleźć rynek. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zanim przedstawię taką powiedzmy, diagnozę metodologiczną dotyczącą tego, co robimy, bo Jestem zbudowany tutaj prezentacją naszych przedsiębiorców oraz tą dyskusją. To chciałem powiedzieć, żeby ku pokrzepieniu serc pochwalić się dorobkiem polskich informatyków. Otóż jest tak, że aplikacja mobilna PKO Banku Polskiego, ICO, którą używa 2,5 miliona Polaków została uznana za najlepszą aplikację na świecie. W ostatnich dniach i jest tak, że jest to aplikacja, która jest oceniana przez klientów, bo ocena nie była przez zespół ekspertów. Tylko 150 tysięcy klientów używających tą aplikację, ściągając ją z, ze stron Google'a, Amazona, Apple'a w skali pięciostopniowej, dało jej ocenę 4,8. Aplikacje innych największych banków na świecie od ING po. Banki amerykańskie mają tą ocenę niższą. 150 tysięcy klientów, którzy dokonują ocenę wszyscy, którzy pracują z klientami, wiedzą, że klient się nie myli, prawda? To my mamy problem, jeżeli klient jest niezadowolony. Także to jest taka aplikacja stworzona przez zespół polskich informatyków. Ja miałem w niej mały wkład, pomimo tego, że mam dyplom z napisem Inżynier Informatyk, prawda, to nie uprawiam tego zawodu od dawna. Po prostu pozwoliłem im działać. To jest jakby ważny taki element, żeby ludziom lepszym od siebie pozwolić robić te dobre rzeczy. Metodologicznie to co tutaj robimy idzie w dobrym kierunku. Ja go propaguję od wielu lat, ponieważ w Polsce gdy myślimy o innowacjach to od razu chcemy robić tą Dolinę Krzemową, no, żeby odwoływać się do tych najlepszych wzorców. Ją według mnie nie można zrobić z wielu powodów. Jednym z nich głównych jest kwestie kultury prawnej. Otóż jest tak, że cały element funkcjonowania nowych przedsiębiorstw w Stanach jest oparty na tym, że bankructwo to dopiero początek, prawda? że bankrutuje, podnoszę się, bankrutuje. No i w momencie, kiedy tam się w Dolinie Krzemowej spotykają inwestorzy, to pytają się kogoś, kto przedstawia im nowy produkt, czy już zbankrutowałeś, prawda? No i gdy on mówi, że jeszcze nie, no to poczekam. Prawda? Poczekam, dopiero zainwestuję w ciebie w następnej turze, no bo porażki są uczące. Prawda? Jeżeli poniosłem porażkę, wstaję i się uczę, no to mogę po prostu nie popełnić tego błędu drugi raz. W Polsce i też w Europie kontynentalnej, a u nas szczególnie ze względu na wieloletnią zapaść e, 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 można powiedzieć polskich sądów jest tak, że Upadek, bankructwo to jest rzeczą normalną w prowadzeniu działalności gospodarczej, to jest brzemię, prawda? I ktoś, kto przechodzi przez proces bankructwa firmy, no to najczęściej jest to rzecz, która się ciągnie wiele lat no i nie można po prostu wrócić do normalności. I teraz jest tak, że gdy myślę o tym, w jaki sposób powinniśmy rozwijać i propagować właśnie nowoczesne firmy, nowe pomysły, to myślę o takim ekosystemie i wydaje mi się, że Niemcy to robią doskonale, tylko o tym nie mówią. To jest trudne do skopiowania, żeby budować ekosystemy w oparciu o duże firmy, takie jak PKO Bank Polski. Czy Jastrzębska Spółka Węglowa, Orlen, czy też firmy kontrolowane przez kompletnie kapitał prywatny, takie jak Adamet, bo ona też uczestniczy w tym procesie, gdzie my wspieramy polskie startupy, taką jak Screeware, ponieważ to jest firma, która znalazła się w takim programie, który my promujemy. I wówczas w oparciu o takie duże organizmy, Również przy wsparciu Polskiego Funduszu Rozwoju, te firmy mogą szukać tej możliwości nie tylko finansowania, ale skalowania swoich pomysłów. Bo to, co mówiłem, my w tej chwili jesteśmy na tym początkowym etapie, że jeszcze nie potrafimy komercjalizować i prowadzić firmy od takiej małej, średniej, dużej, prawda, żeby została tym miliarderem w języku angielskim w tym środowisku startupów wszyscy chcą być unicornem prawda tym jednorożcem takim który jest wart 1 miliard dolarów, W Polsce powiedzmy sobie 1 miliard złotych. No i tego Wam właśnie życzę, żebyście jak najszybciej zostali tymi jednorożcami. No i mam nadzieję, że wówczas przyjedziecie jako jednorożcy tutaj do, do, do Torunia i się pochwalicie tym sukcesem, bo też mówienie o tych sprawach, podnoszenie ich jest ważne do budowania takiej dobrej komunikacji, żeby wspierać tych naszych przedsiębiorców, stwarzać im udogodnienia nie tylko ekonomiczne, bo w Polsce w tej chwili mamy taką fantastyczną, sytuację, którą nie mieliśmy od lat. W 2017 roku to był pierwszy rok, w którym wielkość depozytów, czyli oszczędności krajowych jest wyższa od kredytów. Nie musimy importować, możemy, ale nie musimy importować kapitału z, we, z zewnątrz, żeby finansować własny rozwój. Polacy się bogacą, mają więcej pieniędzy Oszczędzają je w różny sposób, możemy je w rozumny sposób inwestować w polską gospodarkę. No i mam nadzieję, że ten ekosystem, który się powoli buduje, bo to też nie da rady tego zbudować, właśnie miesiąc, kwartał, rok, prawda? To wymaga też tej kultury współpracy, która jest bardzo ważna. I co prawda, prezes Jaworski zaczął o tym mówić, ale ja mam nadzieję, bo wydaje mi się to może się mylę, ale że wydaje mi się, że takie połączenie Krajowej Spółki Cukrowniczej z jastrzemską Spółką Węglową jest mało prawdopodobne i że panowie nie pójdą w tym kierunku, żeby robić takie połączenie właśnie cukier z węglem, prawda? Aczkolwiek, jeżeli znajdziecie pomysły wśród tutaj naszych wspaniałych przedsiębiorców, to się może uda, czego Wam panom życzę. Dziękuję bardzo. Brawo. Panie prezesie. Na pierwszy rzut oka rzeczywiście tematów wspólnych może za dużo nie ma, ale jak już byśmy weszli w wykorzystanie wodoru, to nie wiem, czy nie doszlibyśmy do pewnych rozwiązań, które mogłyby być bardzo obiecujące. Panie ministrze, zacznę poproszę Pana o podsumowanie tej dyskusji, tej debaty i tej konferencji. Jako minister rozwoju myślę, że tutaj będziemy oczekiwali właśnie próby odpowiedzi na te, Bolączki, te problemy, o których mówili zwłaszcza przedsiębiorcy. Jedno krótkie pytanie. Czy rząd planuje w tej chwili uruchomienie jakichś nowych projektów, nowych programów, które mogą właśnie polskim wynalazcom, polskim firmom pomóc tak, aby ten moment narodzenia był najmniej bolesny? Dobrze, bardzo dziękuję za pytanie i, i cieszę się, że tu z Państwem jestem. I naprawdę chciałbym zacząć moją wypowiedź od, od gratulacji Panie Prezesie Andrzeju Tobie za ten naprawdę świetny pomysł na tę dzisiejszą konferencję i, i ojcu dyrektorowi, że w taki niebezpieczny temat wszedł. Naprawdę, naprawdę słowa uznania. Chciałbym się tu dołączyć do tego co pan prezes Jagieło zaproponował. A mianowicie chciałbym państwu pogratulować już to, żeście zrobili, ale proponowałbym jednocześnie, żeby tu za parę lat, nie wiem, za 8, 10 lat zrobić jeszcze raz taką konferencję i wszystkich państwa zaprosić. Wtedy zobaczymy kto z nich został tym polskim, czy międzynarodowym. Jednorożcem, bo, bo takich nam tutaj faktycznie brakuje. Taki jest tytuł. Chcemy ze startupów robić czempionów. Wspomnę, że chyba wczoraj, wczoraj albo przez wczoraj była informacja, informacja giełdowa, że spółka CD Projekt trafiła do wigu 20, więc ma, wprawdzie to nie jest jednorożec, bo firma ta działa ponad 20 lat na rynku ale w ciągu 7-8 lat, jak weszła na rynek, jej wartość wzrosła stukrotnie i w tej chwili jest na poziomie mniej więcej 11 miliardów złotych. No, trochę brakuje do Banku, Pol PKO Banku Polskiego, ale to jest no, mniej więcej tyle jest warta, co, co na przykład polska firma Lotos. Czyli to pokazuje, że taka polska firma rosnąca od zera może naprawdę osiągnąć, osiągnąć duży sukces. Także. Myślę, że będzie się miło spotkać za parę lat i zobaczyć, jakie państwo żeście dokonali postępy, a w tym przypadku również zobaczyć, czy faktycznie możemy was uważać za, za takich jednorożców. Kolejna rzecz, o której chyba tu wszyscy mówiliśmy, to jest kwestia komercjalizacji. Ja wspomniałem o tym w moim wystąpieniu. Jest to nasza bolączka, bolączka nie tylko Polski, ale bolączka Europy. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale najwięcej tych tak zwanych startupów, tych pomysłów, rodzi się w Wielkiej Brytanii, wokół ośrodków akademickich Oxfordu i Cambridge. Zresztą tam jest najwięcej milionerów w Europie na kilometr kwadratowy. I rzecz jest ciekawa, że właśnie te, te firmy, które tam powstają, one najczęściej uciekają za oceną, uciekają do Stanów. Mówiłem Państwu, że połowa firm. W Europie, które powstaje tych startupów, ucieka. I to jest między innymi właśnie związane ze sposobem finansowania i ze sposobem komercjalizacji, komercjalizacji tych firm. Jak wygląda finansowanie tych firm na świecie? Kapitał VC, który jest najważniejszy, czyli venture capital takiego wysokiego ryzyka, to jest mniej więcej 150-160 miliardów dolarów rocznie. Taka jest skala. W Europie w zeszłym roku to było nieco powyżej 17 miliardów, w 2016 było to 13 z kawałkiem, wcześniej było znowu 17, czyli możemy powiedzieć, że Europa to ma mniej więcej 10% tego kapitału, co inwestuje na świecie. Natomiast Stany Zjednoczone mają 5 razy tyle, co ma Europa. I to już pierwszy, po pierwsze pokazuje, dlaczego te spółki tam. Yy, uciekają, dlatego, że tam mają po prostu znacznie łatwiejsze finansowanie. Jak to wygląda? Jeżeli w Polsce mamy takie startupy, jak tutaj. Ja wiem, o czym Państwo mówicie, bo ja też zakładałem startupy i prowadziłem, więc pozyskanie 100 tysięcy, czasami pół miliona, już nie mówię o dwóch milionach, jest naprawdę sztuką. Jest trudno znaleźć na rynku, w funduszach ciężko, od zabezpieczenia łatwiej znaleźć jakiegoś anioła biznesu. Tak jest najlepiej. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, jak mamy dobry pomysł, to przychodzi jeden człowiek rodzaju Bill Gatesa, który wykłada 100 tysięcy dolarów, ale zaraz za nim znajduje się 20, których każdy z nich wykłada tyle samo albo więcej. Jeżeli idziemy na giełdę, jeżeli są to spółki na przykład farmaceutyczne, dostajemy lekko od 10 do 50 milionów dolarów. Więc jak gdyby skala finansowania, dostęp do tego finansowania na tego typu przedsięwzięcia jest dużo łatwiejszy. Ale druga rzecz jest znacznie ważniejsza, o której tutaj ten młody kolega tutaj mówił, a mianowicie dotarcie do rynków dystrybucji. I to jest prawda, że w wielu obszarach te rynki dystrybucji w Polsce, no niestety, no nie są w naszych rękach, co to oznacza, że jeżeli my nie mamy żadnego wpływu na te kanały dystrybucji, to te firmy zagraniczne, produkty zagraniczne do nas docierają, a nie nasze. I to jest coś, nad czym musimy naprawdę w najbliższych, w najbliższych latach mocno popracować. I też takie spotkania, jak dzisiaj, mają niesamowity walor Ważny dla komercjalizacji tych wyników, bo te firmy prezentują. Przecież jestem przekonany, że większość osób tutaj to by o tym nie słyszała. Ja to akurat już krypto żeśmy się spotkali, to ja wiem, co to, je, co to jest. Ale, ale normalnie osoby, które decydują, nie mają takiej możliwości poznania tych firm. A niestety takie poznanie poprzez, poprzez gazety, przez internet jest naprawdę, naprawdę dosyć trudne. Więc to jest bardzo skuteczny kanał do komercjalizacji właśnie produktów, usług, które są przez takie firmy robione i nad tym powinniśmy pracować. Kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to nasz sektor rolno-spożywczy. Tutaj chciałbym właśnie w odpowiedzi do Marka Suskiego i tutaj do pana prezesa powiedzieć, proszę państwa, to jest bardzo rozwojowa w tej chwili dziedzina. Otóż jedna z najszybciej rosnących, jeżeli chodzi o innowacje. A mianowicie w tej chwili powstają i w Europie, i na świecie, tak zwane techy. Na czym to polega? Otóż, jeżeli, jeżeli daną żywność sprzedajemy, nie wiem, za złotówkę, jeżeli sprzedajemy to jako produkt ekologiczny, załóżmy, możemy dostać 3, czasami 5 złotych. Ale jeżeli to sprzedamy jako produkt funkcjonalny, to może być różny. To może, nie wiem, być do fitnessu, to może być produkt paramedyczny czy medyczny, możemy, zyskać, możemy tą samą jednostkę sprzedać nie za złotówkę, ale za 10 albo nawet i za 100 złotych. Takie jest przebicie właśnie dzięki nowym technologiom. I do tego właśnie bardzo, bardzo mocno. Zachęcam. Także to jest ten moment, kiedy, kiedy my, mając naprawdę bardzo dobrą żywność, stoimy przed, przed takim wyzwaniem w obszarze sektora rolno-spożywczego. I to wcale nie jest niebagatelny sektor dla nas. Wprawdzie jego udział w PKB nie jest zbyt duży to jest mniej więcej około 4%, ale jeżeli patrzymy na udział w eksporcie. Proszę Państwa, to, to jest jedna z, naj, z najlepiej rosnących dziedzin naszego eksportu. Jak wchodziliśmy do Unii, eksport wynosił 4 miliardy euro, a teraz wynosi ponad 24 miliardy euro. A przypomnę, że w zeszłym roku nasz eksport przekroczył 200 miliardów dolarów. Więc to jest jedna z najważniejszych dziedzin naszego eksportu. Tylko, że niestety większość tych. Tych produktów, które my tam sprzedajemy, to jest za złotówkę albo za 3 złote, odnosząc się, a nie za 10 czy za 100 zł. Więc proszę zobaczyć, jaki tam mamy potencjalnie potencjał do wzrostu. Więc, więc to jest niewątpliwie ten obszar, który, który możemy tutaj bardzo, bardzo dobrze w przyszłości wykorzystać. Chciałbym. Żeby takich spotkań, takich konferencji w Polsce było więcej. Bo tak zwany matching, czyli łączenie ludzi, którzy mają świetne pomysły, produkty. Z osobami, które mogą pomóc im w komercjalizacji. Właśnie w wejściu w te kanały dystrybucji. A to jest prawda, że sektor publiczny może odgrywać tu olbrzymią rolę. Również właśnie tu duże firmy. Więc tego typu spotkania mają olbrzymie znaczenia dla naszej gospodarki. I nie bójmy się tego. Pewnie Państwo znacie, w Stanach Zjednoczonych jest taka słynna zasada, która jest stosowana w zamówieniach publicznych, szczególnie na poziomie lokalnym. Buy American, czyli kupuj amerykańskie, i ona jest wpisana w prawo. I stanowi jedną z największych problemów właśnie w tej chwili w negocjacjach umowy handlowej pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi, bo Stany Zjednoczone mają ewidentnie wpisane swoje prawo preferencje dla swoich. Dla swoich produktów. Inne kraje w Europie też nie robią tego w sposób oczywisty, ale bardzo widzimy, że robią to bardzo skutecznie. Jest taka polska firma Fakro, na pewno Państwo słyszeliście, też firma zrobiona od zera, która dopóki była małą firmą, to nikt jej nie zauważał. Ale jak zrobiła się konkurentem dla największej firmy na świecie dla duńskiej firmy Velux, która jest największym producentem okien dachowych, od razu napotkała problemy na rynku europejskim, na rynku światowym. I to są tak zwane pozataryfowe problemy, więc teoretycznie mamy wolny rynek, ale są takie przepisy, które mogą uniemożliwić wchodzenie na rynek. I, te, i taka jest między innymi nasza rola, nasza państwa. Żeby firmom pomagać. I to chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, nasz rząd jest od tego, żeby pomagać firmom, pomagać polskim firmom i w kraju. Jeżeli są takie przepisy, tutaj państwo żeście zwrócili na tą uwagę. Ja nie wiedziałem o tych 8%, prawda? Z tym. Z tym, państwa, z tym państwa urządzenie. Więc tego typu przeszkody musimy usuwać, ale również musimy pomagać państwu za granicą, bo większość produktów, które państwo macie, to są to produkty globalne. I tego bym sobie życzył, żebyście, żebyście państwo rośli, a żebyśmy my jako, jako politycy, jako osoby odpowiedzialne, odpowiedzialni za kierowanie państwem, mogli powiedzieć, mamy dobre polskie Marki, marki znane na całym świecie. Tego Państwu życzę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za to spotkanie, za tę konferencję. Mamy już przekroczony czas, bardzo, bardzo mi przykro. Chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za przybycie panelistom za wystąpienia, szczególne podziękowania dla pana prezesa Zbigniewa Jagiełły i całej grupy. PKO Banku Polskiego, dla Pana Prezesa Daniela Ozona i Jastrzębskiej Spółki Węglowej, dla PKN Orlen i Polskiej Grupy Zbrojeniowej za to, że mogliśmy się tutaj spotkać i o oficjalne zakończenie konferencji poproszę Ojca Dyrektora Tadeusza Rydzyka. Tak, dziękuję serdecznie. Proszę Państwa radzę jeszcze nie wychodzić. Może wytrzymacie. No, tak, ale Proszę Państwa, czy Was to nie cieszy? Co, coś, coś by tu słyszeli? To jest tylko nadzieja. To jest nadzieja. Ja wychodzę stąd jeszcze bardziej radosny. W Polsce jest wielu ludzi mądrych. A jak jeszcze dodamy Polonię, to jeszcze trzeba poprawić te wszystkie konsulaty, ambasady, tych szkodników tam. Przecież to tak, tak, tam były... To, 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 ja, nie, ja nie żartuję, to jest... To, ja nie żartuję. To idzie bardzo wolno, idzie te zmiany. Wiem, że jest mało ludzi, ale może lepiej trzeba szukać, może głębiej sieć, sieć zapuścić, głębiej, a nie tylko, tylko znajomych, swoich najbliższych. Tak, na serio, kochani, jest nas w świecie, w świecie Polonii jest około 20 milionów. Mówił tu Pan, że jest 800 tysięcy, podobno w Chicago jest więcej. Dużo więcej. Tak, i trzeba to zjednoczyć. Razem, razem. I to, to, co dzisiaj tu szło, to jest to w naszej telewizji. Także nasza telewizja i radio jest od samego początku nastawione na komunikowanie się. Stąd te telefony, stąd rozmowy, na komunikowanie się. Kochani, już jak pamiętacie, jak byliście dziećmi? Tu są tacy, co może pamiętają to, bo ci młodzi to już nie wiedzą o tym. To myśmy w szkole tak patriotycznie nas wychowywali, rodzice, środowisko. To mówiliśmy, pytali się dlaczego milicjant idzie z psem? Bo kto to powiedział, rękę do góry? Tak jest, bo co dwie głowy to nie jedna. Tak było wtedy. Tak, ale tyle, rzeczywiście wielu głów, jeżeli Polacy się zeszli i rzekli. To znamy też to, prawda? I właśnie to wyjdzie dopiero trzeba dialogu, komunikacji, żeby doszło do komunio. I gratulacje jest pierwszy raz rzeczy, niektóre słyszę. I to jest ta patria. fides ratio, et patria. Ale tu bym dodał jeszcze jedno. Nie wiem, jak Państwo patrzycie, bo niektórzy. Tacy zapaleni ludzie, którym zależy na Polsce, mówią gospodarka, gospodarka, gospodarka jest pierwsza. Ja pamiętam kiedyś z kimś tak rozmawiałem z tak wysoko stojącym. Mówi gospodarka pierwsza, a mówię nie, duch pierwszy. Dobry duch, dobry, dobry umysł i to właśnie Fides et ratio". Tak, Jan Paweł II jeszcze raz to powtórzę powiedział. Największym bogactwem, największym bogactwem państwa jest jego naród. Naród, który jest światły, a nie wystarczy światły tylko, bo jak światły będzie barbarzyńca, to dziękuję za takie rządy barbarzyńców. Mieliśmy już, prawda, światłych. W naszej historii słyszymy to raz po raz. A ile u nas też, Czy to nie jest barbarzyństwo to, co słyszę, to ciągłe ciągle atakowanie tego, co polskie. Słyszę to w tych, tych telewizorniach różnych, cały czas oni gadają, cały czas. Tyle nienawiści do tego, co polskie, a co katolickie, to już Boże nie tak. tak. Dlatego tak, może Państwo niektórzy tu jesteście pierwszy raz, poczytajcie tak więcej. Radio Maryja i to nasze środowisko jest przykładem tego, tego ataku barbarzyństwa na nas. No. Od samego początku, do tego stopnia, że katolicy tak ustawić, tak ustawić ludzi, żeby, żeby sami się pozabijali. Ja teraz powiem coś, to nie tak, no może nie w tej sytuacji, może nie powiem tego w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, tak. A jako żart chciałem, ale to mówiące coś. Oni wszystko przekręcą. Oni wszystko przekręcą. Także nic, nie poddawać się, to jest, a nie da, słuchajcie, a nie daje wam dużo radości, to? To, co Pan Jezus powiedział, więcej radości w dawaniu, aniżeli w braniu. I to wydajecie swój umysł, podziwem, naprawdę. Słuchajcie, tak? ja tego nie pojmuję, ale to, co my robimy, księża też jest potrzebne prawda? Także też jest potrzebne. Właśnie o to chodzi, z tego ducha i dlatego bardzo wielkie dzięki wszystkim, ale i ojcu rektorowi wielkie dzięki za to, że mogliśmy tu robić to i że możemy i studentom i tym, którzy tworzą to środowisko, bo to jest budowanie patria, ojczyzny, budowanie takiej, takiej jak chciał Jan Paweł II, prawda? I co tu dużo mówić. Nie no, ogromne dzięki. Ale oby to nam jakoś, ale jeszcze jedno, nie łamcie się tylko. To jest pokusa. Diabeł chce zniechęcić. Nie, nie. Zawsze to wtedy, jak będzie ciężko, to zawołać sobie, aleluja i do przodu. <noise> Ucieka się do przodu, zawsze do przodu. A, 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 a wielkość człowieka mierzy się ilością jego nieprzyjaciół, też tak mówili. Nie? A że ktoś zazdrości, <noise> a że, że mówią. A jeśli źle, źle mówią, to, to mówcie, tylko nazwiska nie przekręcajcie. Szkoda tu polemizować, prawda? Ucieka się do przodu. Tego życzę. Największej, najwięcej z tych wynalazków jest na wojnie. Prawda? Ja nie życzę wojny, ale to jest wojna. To jest wojna innego rodzaju, prawda? Dzięki, wielki panu ministrowi. Ja podziwiam. Skąd pan ma taką mądrość? To co prawda, ja oni dobrze tak ciekawie przedstawiają to wszystko. Ale dziękujemy za to uczenie. Panie Andrzej, to jest dopiero druga taka konferencja, ale to, to nie, nie, nie ostatnia. No ale jakby nam na przykład tacy przedsiębiorcy pomogli, to byśmy większą aulę wybudowali warunki no. i nie tego. No, A każdy trochę, no co wy się śmiejecie, zaraz TVN powie, ile ten pizdał ryzykowi. Głupie to wszystko i przewrotne. No tak jest, bo to nie jest mądre. To jest niemądre. To budujemy Polskę, prawda? I dzięki, dzięki takim dobrym ludziom to radio zaistniało, istnieje i jeszcze idziemy powoli do przodu. Moglibyśmy szybciej, ale za mało ludzi to rozumie. Ale część rozumie i się nie poddajemy. Dziękujemy. Wielkie dzięki. Ogromne. Dzięki, Jak ktoś ma jakieś niedogodności, to przepraszam bardzo. No i to rolnictwo trzeba pilnować. Rolnictwo człowieku. Rolnicy zawsze żywili i bronili. No. Tak, tak. Niech Pan pilnuje zdrowia też. Młody to taki porywczy, ale, ale, ale tego, ale pilnuj. Tak, tak. Starsi niech też pomagają. Tak, tak. Dzięki wielkie. Ogromne dzięki. Ogromny. Dziękujemy bardzo, i do zobaczenia na następne konferencje. Z Panem Bogiem.